Placo Systems. Wielofunkcyjne rozwiązania dla bezpieczeństwa i usprawnienia procesu przeładunku. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie Obserwatora Gospodarczego. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Kamil Kusiński, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry Panie Kamilu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Co się dzieje z gospodarką Białorusi obecnie? Tak, ogólne pytania można długo odpowiadać. To jest gospodarka specyficzna, oparta na mechanizmach nierynkowych, na nadobecności państwa. I w obecnej sytuacji, gdy Białoruś jest odcięta od Zachodu na własne życzenie, właśnie na życzenie Łukaszenki, który w 2020 roku totalnie popsuł stosunki z Zachodem, zerwał dialog, Białoruś jest odcięta od współpracy gospodarczej z Zachodem na większą skalę, od inwestycji zachodnich, zachodnich kredytów, od eksportu na rynki zachodnie w wielu aspektach kluczowych dla dochodów białoruskiego budżetu. W związku z tym jest to nierentowna, nierynkowa gospodarka, właściwie w 90%, a w niektórych aspektach i w 100% zależy od Rosji. Więc jest to sytuacja trudna i zarazem wysoce specyficzna. No właśnie, czy możemy mówić, że Łukaszenka ciągnie białoruską gospodarkę w kierunku gospodarki centralnie sterowanej? On nie ciągnie, on cały czas ją tam trzyma. To nie jest proces. Białoruska gospodarka przy Łukaszence zawsze była centralnie sterowana. Tylko po prostu wiadomo, że życie nie znosi próżni, nic nie stoi w miejscu. Tam były różnego rodzaju niuanse i tendencje. Proporcje gospodarki centralnie sterowanej w stosunku do elementów rynkowych też się zmieniały. To nie jest tak, że zawsze był konstans i przez wszystkie lata, czyli od 1994 roku, kiedy Łukaszenka rządzi Białorusią, nieprzerwanie to było zawsze to samo. Taki najbardziej liberalny okres, kiedy powstawały pewne takie wyspy liberalizmu, wręcz libertynizmu w białoruskiej gospodarce i innowacyjności, to był okres 2016-2020, czyli okres tego ostatniego dialogu, takiego najbardziej intensywnego Białorusi z Zachodem. To też wyraźnie widać dla wszelkich wątpiących, czy wybór europejski z Zachodni jest przyszłością Białorusi. To też jest taka podpowiedź, że wtedy, kiedy Białoruś miała najlepsze stosunki z Zachodem, to ta gospodarka też, bo widać, gospodarka rozwijała się najlepiej i działy się tam najciekawsze, najbardziej korzystne procesy. Na przykład bardzo rozkwitał w tamtym czasie sektor IT białoruski i tutaj miałem na myśli właśnie ten sektor, kiedy mówiłem o libertynizmie, czy nawet nie o liberalizmie. Łukaszenka zgodził się na wprowadzenie szeregu bardzo śmiałych rozwiązań. Częściowo działało wobec tego sektora prawo brytyjskie, co w ogóle w warunkach białoruskich może brzmieć absurdalnie, ale tak wtedy było. To był taki offshore wręcz dla sektora IT, szczególnie park wysokich technologii, gdzie większość tych firm IT działała, startupów IT białoruskich, to właśnie ten park wysokich technologii zlokalizowany pod Mińskiem, właśnie w granicach Mińska już, cieszył się dużymi przywilejami, zwolnienia od podatków, różnego rodzaju opłat, szereg ulg, które pozwalały tym firmom się naprawdę dynamicznie rozwijać i sektor IT systematycznie rósł udział w PKB tego sektora. W 2020 roku, gdy nastąpił przełom, ten negatywny przełom w relacjach Białorusi z Zachodem, wówczas udział białoruskiego IT w PKB oscylował wokół 5%. Więc wzrost sektora IT, jego dynamiczny rozwój, on się też odbijał, był widoczny w udziale tego sektora właśnie tej branży w PKB Białorusi. To był taki najbardziej widoczny wskaźnik wzrostu znaczenia, symptom wzrostu znaczenia tego sektora w 2020 roku, gdy doszło do dramatycznych dla Białorusi zmian politycznych, tego tąpnięcia w dialogu, ten sektor już przekraczał 5% PKB. Inercyjnie on potem jeszcze w 2021 roku rósł nadal dynamicznie, a to jeszcze była inercja po prostu procesów uruchomionych wcześniej. I jeszcze ten sektor IT tak się mocno nie relokował z Białorusi, w związku z tym przekroczył już nawet 7% na początku 2022 roku. To już było 7%, no ale to już był taki łabędzi śpiew, ponieważ rosyjska agresja na Ukrainę w lutym 2022 roku, poparta przez Białoruś, odwróciła te tendencje już tak diametralnie.
Białoruś stała się na tyle toksyczna dla Zachodu i też dla zachodnich partnerów białoruskich firm IT, że doszło już do bardziej masowej ewakuacji szeregu firm. One się przemieściły przede wszystkim do Polski. Mamy teraz w Polsce całkiem sporo białoruskich firm IT i programistów jako takich, jako indywidualnych fachowców. Jest ich dużo i są widoczni, jak również działają na Litwie. I to jest taki symbol właśnie tragedii białoruskiej gospodarki, że Łukaszenka swoimi krótkowzrocznymi, chociaż z jego punktu widzenia wielce strategicznymi i korzystnymi dla niego, ale jednak w globalnej skali krótkowzrocznymi decyzjami pogrzebał no, chociażby taki innowacyjny sektor, tak obiecujący i perspektywiczny na Białorusi jak IT, który ale jednak nie jest już tak rozwojowy, tak dynamiczny, tak dochodowy, jak był wcześniej. I to jest taka miniatura jakby ogólnej sytuacji białoruskiej gospodarki. To się jak w soczewce właśnie w tym IT skupia ogólna kondycja gospodarcza Białorusi, że to, co innowacyjne, to, co perspektywiczne, to, co nowoczesne, nie może się rozwijać w należyty sposób, ponieważ nie ma ku temu warunków ani politycznych, ani gospodarczych, bo siłą rzeczy te tendencje centralistyczne i tendencje do kontrolowania gospodarki u Łukaszenki, które gdzieś tam zawsze były i to nigdy z niego nie wyszło, ale po 20 roku wzrosły. I tym samym maleje rola sektora prywatnego. Inwestorzy zagraniczni są poddani dużej presji. Część z nich już na dobre zrezygnowała z Białorusi. W tym i polscy inwestorzy się wycofali, niektórzy ze stratami. Uznali, że korzystniej będzie stracić, niż dalej przebywać na Białorusi, generować dalsze straty i inne związane z tym problemy. Także jest to taka egzemplifikacja trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się Białoruś. Sektor IT był ważny dla białoruskiej gospodarki, tak jak pan wspomniał, że tak powiem, jest to już przeszłość. No to nasuwa się pytanie, jak wygląda tak naprawdę dzisiaj struktura białoruskiej gospodarki, bo oprócz sektora IT to ja kojarzę ją z fabryką traktorów i rolnictwem. No i mniej więcej się to zgadza. No jeszcze bym dodał do tego transport, logistyka, ponieważ Białoruś jest krajem położonym centralnie w Europie, na osi wschód-zachód, północ-południe. No oś północ-południe siłą rzeczy nie działa, ponieważ na południu Białorusi jest Ukraina. I to też trzeba mieć na uwadze, jak się omawia kondycję gospodarczą Białorusi. Ukraina praktycznie zupełnie odpadła od 20. Ten kraj był wcześniej drugim partnerem handlowym. Bywały takie lata, że Ukraina była zaraz po Rosji, a drugim partnerem, była na przykład ważnym rynkiem zbytu dla białoruskich produktów naftowych. No ale wiadomo, że kiedy granica nie granicą pokoju, tylko napięcia, konfrontacji, a wiosną 22 roku też wojny, inwazji, bo przecież to również z obwodu Homelskiego, czyli z południowo-wschodniej Białorusi, wyszło groźne dla Ukrainy uderzenie rosyjskie wprost na Kijów. Jeżeli ta granica jest pełna okopów, pól minowych, a przejścia graniczne są pozamykane, to siłą rzeczy nie ma tam miejsca na handel. Więc obecnie, jeśli chodzi o transport, logistykę, wciąż działa kierunek wschodnio-zachodni. Tutaj bardzo istotne są Chiny, które wykorzystują Białoruś jako korytarz transportowy dla swoich kontenerów, dla swoich towarów, głównie drogą kolejową. Białoruś wciąż jest ważnym, a może nawet ważniejszym w związku z wojną na Ukrainie i niedostępnością transportową Ukrainy. Białoruś jest ważnym partnerem dla Pekinu, jak i też dla innych państw, które w dalszym ciągu są zainteresowane operacjami importowo-eksportowymi pomiędzy Azją i Europą, nie wiem, na przykład dla Kazachstanu. Więc to jest ten trzeci sektor. Ale tak, oczywiście w czołówce jest przemysł ciężki, w 100% właściwie kontrolowany przez państwo w bezpośredni, pośredni sposób. Nie tylko zakłady traktorowe, ale rafinerie naftowe w Mozyrzu, w Nowopołocku, zakłady metalurgiczne w Żłobinie, szereg zakładów maszynowych w Mińsku i poza nim, tak jak MAZ, na przykład produkujący ciężarówki, czy Biełas w Rzodzinie, który produkuje takie wielkogabarytowe pojazdy budowlane. Są to oczywiście zakłady chemiczne, azotowe w Grodnie, produkcja nawozów azotowych chociażby. Czy duży koncern ważny dla polskiej gospodarki Biokali, który to produkuje nawozy potasowe. Białoruś słynie z dużego udziału, no właściwie słynęła, bo to się też zmienia
z dużego udziału światowym, już nie tylko europejskim, ale światowym rynku potasowym. I oczywiście rolnictwo. No i jakże bez białoruskiego rolnictwa? Ponad 7% PKB, czyli tu też woli ciekawostki, tak jak już wspomniałem, białoruskie IT w tym swoim najwyższym punkcie rozwoju, przynajmniej jak dotąd, zrównało się z rolnictwem. To też był taki fenomen, jak zawsze podkreślałem w różnych wywiadach i materiałach też, że to też pokazuje na siłę IT, które budowano od zera po 2000 roku, znaczy od zera, no, w oparciu o fachowców, ale nie sektor nie posiadający takich tradycji i długiego cyklu rozwoju jak rolnictwo, już osiągnął w ciągu kilku lat poziom udziału PKB na poziomie właśnie rolnictwa, sektora rolnego. No ale to już jest przeszłość, też jak już sobie powiedzieliśmy. Więc jest to gospodarka zdominowana przez państwo i zdominowana przez Rosję. Bo trzeba też otwarcie sobie powiedzieć, że bez współpracy z Rosją, bez rosyjskiego wsparcia, tak skonstruowana gospodarka, czy tak zmodyfikowana po 20 roku gospodarka nie byłaby w stanie przetrwać. No właśnie, rozpoczął pan następny wątek, który chciałem rozpocząć. Mianowicie po 2020 roku to uzależnienie Białorusi od Rosji rośnie i nasuwa się pytanie, czy Białoruś staje się quasi obwodem Federacji Rosyjskiej? W pewnym sensie tak. Oczywiście Łukaszence by się nie spodobało teraz to, co ja mówię. Zresztą często mu się nie podoba to, co ja mówię, czy mi podobni. Nie możemy białoruskiego reżimu chwalić, bo nie ma za co po 20 roku. Też z punktu widzenia własnych interesów podkopuje swoje pozycje. No ale Łukaszenka tak funkcjonuje, w takim algorytmie. Dla niego w 20 roku najważniejsze było utrzymanie władzy i w imię tego poświęcił wszystko. I nadal poświęca. Właśnie nie zrobił już tylko jednego, na czym być może Rosji by zależało, ale nie jestem pewien, czyli nie wysłał swoich wojsk, swoich żołnierzy na Ukrainę. Pozostałe funkcje służebne wobec Rosji wykonuje. W gospodarce również to widać. Postępuje integracja nad państwa związkowego, to jest ten proces wciąż trwa. Łukaszenka już ma mniej tutaj pola manewru niż miał przed 20 rokiem. On nie jest z tego procesu zadowolony, ale za bardzo już nie może się temu przeciwstawiać. To widać w jego wypowiedziach. Doskonale wie, zna cyfry, zna wskaźniki. Gdyby Rosja zamknęła się na eksport i reeksport białoruski, ta gospodarka po prostu nie ma tlenu. Jeżeli 70% białoruskiego eksportu trafia na rynek rosyjski, a następne 20% idzie przez Rosję, na przykład do Chin, drogą kolejową, czy przez porty morskie rosyjskie do Brazylii, jeśli chodzi o potas, do Indii, czy do innych krajów pozaeuropejskich, no to jest po prostu już kwestia tlenu. To nie jest kwestia rozwoju gospodarczego, tylko kwestia przetrwania. W tym kontekście można mówić o tym, że Białoruś jest takim wielkim obwodem gospodarczym, jest zintegrowana w dużej mierze, nieformalnie, ale de facto z rosyjską gospodarką, z rosyjskim środowiskiem gospodarczym. Dlatego też wszyscy analitycy już, też nawet ci związani z Eurazjatycką Unią Gospodarczą, z Eurazjatyckim Bankiem Rozwoju, którzy też różnego rodzaju prognozy dla Białorusi formułują, nie krępują się i piszą w swoich prognozach, że sytuacja gospodarcza na Białorusi jest warunkowana przede wszystkim sytuacją gospodarczą Rosji. Za niespełna miesiąc Łukaszenka kończy 70 lat, więc zaczynają się nasuwać pytania. Jakie są perspektywy dla Białorusi? Czy to będzie jakby jest już wydaje się być temat zamknięty, że Białoruś zostanie już de facto, już tak faktycznie de jure częścią Rosji? Czy może jednak jest tu jeszcze rozważany jakikolwiek scenariusz demokratyzacji tego państwa i otwarcia się na Zachód? No to będzie bardzo wiele zależało od tego, kto rządzi w Moskwie i kto rządzi w Mińsku. Nawet jest taka anegdota, że najkorzystniej dla przemian demokratycznych, jest taka gorzka anegdota, ale jest, najkorzystniej dla przemian demokratycznych w Rosji i na Białorusi byłoby, gdyby Łukaszenka i Putin umarli w odpowiedniej kolejności. Że najpierw umiera Putin, tworzy się chaos w Rosji, a potem umiera Łukaszenka, bo wówczas oczywiście nikomu nie życzymy śmierci, to jest tylko anegdota, ale ci panowie są już wiekowi i prędzej czy później odejdą. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że nawet gdy Łukaszenki zabraknie, rosyjskie interesy pozostaną. I pytanie jest o to, na ile Rosja będzie silna, sprawna i efektywna, żeby tych interesów bronić.
W momencie, gdy Putina zabraknie, gdy rozpada się system przez niego zbudowany, to oczywiście jest tylko jeden z wariantów, może być różnie. Gdy na przykład gorzej się dzieje na wojnie, czego na razie nie widać, wprost przeciwnie, Rosja raczej idzie naprzód, no to wtedy Rosja też jest, może być mniej asertywna, bo nie będzie miała innego wyjścia bez przemian na Białorusi. To nie tylko rzeczy w personaliach, które są oczywiście ważne, ale też w tym, kto na ile będzie efektywny i czy na przykład białoruska opozycja byłaby w stanie się porozumieć z częścią białoruskiej nomenklatury już po śmierci Łukaszenki i strzeże swoich interesów. Jest szereg czynników, szereg zmiennych, ale one oznaczają też, że szansa jest, tylko ona, na razie, dopóki się nie wydarzy żaden przełom czy w Rosji, czy na Białorusi, ta szansa jest gdzieś tam mocno, mocno oddalona. W każdym razie podkreślam też, że przy Łukaszence, przy obecnym Łukaszence, szczególnie tym po 20 roku, już bardzo schyłkowym, mocno podstarzałym, mniej elastycznym, histerycznie nastawionym do różnych rzeczy, że przy obecnym Łukaszence zmiany demokratyczne są niemożliwe i nawet jakieś tam minimalne przejawy dialogu z Zachodem również bym wykluczył, on jest kompletnie na to pozamykany. Trudno dialog z Łukaszenką. Zobaczymy, co nas czeka. Tak naprawdę najbliższe lata mogą wiele rzeczy nam wyjaśnić. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Kamil Kłysiński, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu.